Młoda antylopa wbiegła na wzniesienie, z którego rozpościera się szeroki widok na liczne stado słoni PHP. Zza skały, przypominającej ambonę, zamierza swym donośnym głosem przekonywać, jak rozmawiać z klientem, który nie wie, czego chce i jakie informacje uzyskać od niego już na początku rozmowy. Antylopa ceni sobie dobrą komunikację z otoczeniem. Ma świadomość, że bez dobrej komunikacji produkt może przypominać słonia z puzonem zamiast trąby. Szanowni Państwo, oto Magdalena Sędkiewicz i odwieczne pytanie. Kliencie, czego potrzebujesz? Po takim wstępie trudno jest znaleźć właściwe słowa, także... Także serdecznie witam Was na mojej prelekcji o optymalizacji komunikacji z klientem na przykładzie tworzenia stron internetowych, czyli na temat właśnie odpowiedzi na to odwieczne pytanie, kliencie, czego Ty potrzebujesz. Ja jestem z wykształcenia psychologiem. Pracowałam przez parę lat jako terapeuta w nurcie TSR, czyli w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach. Pracowałam też wcześniej jako dziennikarka, copywriter, trener szermierki. Mam epizod lutowania kabli w studio muzycznym i bycia asystentką stomatologiczną, więc przez różne branże się przewinęłam i z różnymi ludźmi też musiałam rozmawiać. Mam też na koncie dwie napisane książki, natomiast od 2021 roku wreszcie spełniam moje życiowe marzenie, które już miałam, jak byłam w liceum, ale wiecie, jak to jest. Różnie bywa czasami z życiowymi wyborami, natomiast wreszcie je spełniam, czyli jestem webdeveloperem i coraz bardziej się wkręcam w programowanie. Jestem też fanką Maxa Verstappena. To jest ten pan, którego tu widzicie na t-shircie, także jedyna słuszna osoba, której należy kibicować. I szydełkowania, więc jeżeli zobaczycie mnie z jakimś takim małym metalowym elementem w ręce i z włóczką, nie należy uciekać, nie będę dźgać, to jest tylko szydełko. Jeszcze zanim zaczniemy, mały disclaimer, na koniec będzie link do slajdów, także jeżeli będziecie chcieli sobie coś później przypomnieć, to będziecie mogli te slajdy ściągnąć z mojej strony. No dobra, skąd pojawił się pomysł na prezentację i czemu ja tu dzisiaj przed Wami jestem? Jak przeszłam do IT z branży terapeutycznej, to rozpoczęłam pracę na projekcie w agencji SEO, w której zajmowałam się kompleksowo ich stroną internetową. Od rzeczy typu jakieś porządki w kodzie, security, poprzez trochę user experience, no i oczywiście też jakieś tam poprawki związane z technicznym SEO. Natomiast no, projekt się skończył i ja zostałam z takim dużym bagażem wiedzy, ale na temat jednej strony. I zadałam sobie pytanie, no dobra, mam tę wiedzę sporą, no to może zobaczmy, jak będzie w przypadku innych stron. No i zaczęłam robić strony internetowe, przeróżne, dla różnych klientów. No i jak zaczęłam robić te strony, to się okazało, że ta komunikacja z klientem jest zdecydowanie inna niż komunikacja w projekcie, w którym mamy Scruma, Scrum Mastera, wszystkie spotkania poprzez retro, refinement i tak dalej. No i jakoś trzeba z tym klientem się dogadać. No to jak? No i o tym będę właśnie dzisiaj opowiadać. Myślę, że wiecie, że komunikacja jest kluczowa. Dużo już się powiedziało też o tej komunikacji, możecie znaleźć całą masę opracowań i tak dalej. Natomiast ja postanowiłam podejść od troszeczkę innej perspektywy, też wykorzystać swoje doświadczenie. No ale dobra, zanim o tym, to warto powiedzieć kilka słów o tym, co w ogóle chcemy wiedzieć na start projektu. Bo jak ja robię stronę internetową, no to ja bym chciała przede wszystkim wiedzieć, do czego klientowi jest potrzebna strona. Czy będzie chciał tam wrzucać śmieszne kotki, czy będzie chciał, nie wiem, wrzucać tam jakieś oferty, a może chce tylko, żeby to była strona wizytówkowa, nie wiem. Ja chcę to wiedzieć, żeby było mi łatwiej planować pracę. Dalej, ile klient chce się zaangażować w stronę po jej powstaniu? No bo dobrze, świetnie, ma stronę i co z tego? To jest taki świetny case, jeden z moich ulubionych i to praktycznie przy każdym projekcie się przewija. Case pod tytułem klient mówi, ja chcę mieć bloga. Ja mówię, dobrze kliencie, ale z perspektywy SEO, jak chcesz, żeby ten blog dawał ci korzyści, to wypadałoby, żeby przynajmniej raz w miesiącu, a najlepiej raz w tygodniu pojawiła się tam jakaś nowa treść. Czy ty będziesz miał na to czas? Nie wiem.
No to może zróbmy to inaczej. Także to jest też rzecz, którą ja chcę wiedzieć, zanim napiszę klientowi pięknego bloga, z którego i tak nie będzie korzystał. To jest też kwestia tego, jak często klient chce zmieniać treści na stronie. No bo są tacy klienci, którzy powiedzą, proszę mi to zahardkodować, ja mam na 100 lat w przód wykupiony numer telefonu, nie wiem, miejsce na Gmailu, mail będzie działał, ja nie muszę nic sam zmieniać. Ale są też tacy klienci, którzy chcą sobie pogrzebać, popsuć coś na stronie, nie? Dalej, może klient ma swoje preferencje dotyczące wyglądu. Może zrobił jakiś research dotyczący tego, jak wyglądają strony konkurencji i czego nie robić, bo na przykład 11 strona w pięknym niebieskim kolorze nie przykuje uwagi klienta. Ja też bym chciała to wiedzieć, zanim zacznę pracę. Dalej, może klient ma swoje materiały, jakieś zdjęcia, treści i tak dalej. Oczywiście, można wrzucić na stronę placeholdery i niczym się nie przejmować. Tylko doświadczenie mi podpowiada, że jak już mam przynajmniej część docelowych treści, to lepiej widać, jak ta strona się prezentuje z tym, co klient chce później na nią wrzucać. Dalej, czy mam skupić się na SEO, dostępności, bezpieczeństwie na poziomie większym niż taki bazowy, podstawowy? Bo można to zrobić po łebkach, bo klient mówi, miałam też taki projekt, że jemu ta strona ma służyć jako wizytówka. Nic więcej. Ma być naprawdę prosta, bez niczego. No to wtedy ja nie muszę grzebać się w kodzie, żeby optymalizować tak na siłę wszystkie elementy, tylko zrobię po prostu coś podstawowego, tak? Byle klient potencjalny, który wejdzie na stronę, nie wyszedł sobie z niej, bo się za długo ładuje. I to wystarczy. No i co mi to ułatwia? Wybór technologii. Ja na co dzień pracuję głównie z WordPressem, ale to nie znaczy, że piszę tylko w WordPressie, czyli w PHP trochę też. Natomiast no, może się okazać, że jakaś inna technologia będzie lepsza bądź gorsza. Jest teraz straszny boom na strony headless, nie? Czyli pisanie frontu w Reakcie. No świetnie, no ale to pytanie, czy klient tego potrzebuje, tak? Jak ja wiem, czego on potrzebuje, jak często chcę edytować stronę, wprowadzać zmiany, etc., no to mogę wybrać lepszą bądź gorszą technologię. Jak wiem, czy klient jest w stanie się nauczyć tego, co chcę robić na stronie, no to mogę mu wybrać coś trudniejszego, tak? Jak nie, no to może lepiej wybrać łatwiejsze rozwiązanie. Dalej, to będzie wybór dodatkowych wtyczek bądź bibliotek. Zdarzają mi się sytuacje, że szczególnie przy galeriach są biblioteki kombajny, które zrobią wszystko. Tak, jak mówią, krawaty wiąże, usuwa ciążę, nie? No świetnie, tylko że z punktu widzenia SEO, jeżeli klient wykorzystuje 10% tej biblioteki, to po co ładować bibliotekę? Ja mogę to napisać, ten feature, w 2-3 godziny powiedzmy, tak, rzucam z głowy jakąś tam wartość, no i strona będzie lżejsza. To też jest dla mnie istotna rzecz. Dalej, planowanie mojej pracy, czyli ile czasu na czym spędzę, jak to rozplanuję, jak później wpleść momenty, kiedy klient będzie oceniał tę pracę, dawał jakiś feedback, później ja będę znowu coś poprawiać albo nie i tak dalej. Też daje mi to pomoc w planowaniu działań klienta, bo czasami klient, znaczy stosunkowo często z mojego doświadczenia, nie zdaje sobie sprawy, jak wiele rzeczy trzeba zrobić przy stronie internetowej. Mój ulubiony case to jest RODO. Klient mówi, chce zbierać jakieś informacje statystyczne, tam podłączyć Google Tag Manager, Google Analytics, żeby marketing był zadowolony. Ja mówię, dobra, a polityka prywatności jest? Nie. Koniec. Więc to też jest taka rzecz, ja mogę zakodować, ja mogę, nie wiem, wybrać jakąś wtyczkę dla klienta, natomiast on musi wiedzieć, że to trzeba zrobić, zanim zaimplementujemy stronę, no bo później mogą być tego konsekwencje prawne, jak tego nie będzie. Szacowanie budżetu. Ja wtedy mogę powiedzieć klientowi, ile to będzie kosztowało. No i określenie, kiedy możliwy jest deploy strony. Co klient chce wiedzieć? Jakie są koszty? Jak jest czas pracy? Jak będziemy się komunikować? Powiedzmy, że to są takie najważniejsze rzeczy, tak? Można jeszcze coś dodać do tej listy. No i moglibyśmy powiedzieć, że to jest koniec prezentacji, możemy się rozejść, możecie tam sobie pójść na obiad, nie? Ale nie. Bo proces komunikacji trwa przez cały czas, kiedy ja robię coś ze stroną i kiedy klient chce się czegoś dowiedzieć, tak? Cały czas, kiedy później jakieś poprawki chce klient
prowadzić, tak? Czy zmienia mu się trochę koncepcja, ja mam coś jeszcze zakodować. No i tu wkracza mój TSR. Jak chcecie się czegoś więcej dowiedzieć, to jest link do Wikipedii, tam można jakieś źródła sobie znaleźć. Natomiast to, co jest kluczowe, to że to podejście, w którym właśnie się szkoliłam, skupia się na osiągnięciu określonego przez klienta celu, a nie na analizie problemu czy deficytów. I dalej. Przedmiotem zainteresowania jest teraźniejszość i przyszłość. I to są założenia, które niesamowicie usprawniają komunikację. Bo my, ja, dzięki tym założeniom jestem tu i teraz i jestem w stanie się skupić na naszym wspólnym celu. Nie? A nie grzebać, jak klient zaczyna mówić, a nie, bo taki kod był, bo ktoś napisał. Dobrze, napisał. Jesteśmy tu i teraz. Jak to ma wyglądać? Jakbyście byli ciekawi, tutaj jest kilka takich haseł wywoławczych, to możecie sobie ten nurt sprawdzić. No i teraz w TSR-ze są takie trzy założenia, które mi bardzo pomogły w pracy z klientami. Jeśli coś działa, rób tego więcej. Jeśli coś nie działa, nie rób tego więcej. No bo po co, jak nie działa? No i jeśli coś się nie zepsuło, to nie naprawiaj tego. I wokół tego buduję całą komunikację po to, żeby unikać przynajmniej tych dużych fuck-upów. No dobra, to zaczniemy od tego, co nie działa i czego nie należy zdecydowanie robić. Moje lekcje. Pierwsze to jest dogadywanie się przez maila. Okej, okay. Wisi gdzieś mail, klient pisze, pierwszy kontakt, świetnie, może być. Podsumowania z rozmów jak najbardziej. Niech klient ma to napisane w jakimś dokumencie, niech sobie przeczyta, niech się do tego odniesie. Sprawy bieżące, które nie wymagają telefonu bądź spotkania na micie, tak. Chociaż ja jako osoba wysoko wrażliwa, czyli mająca taką większą niż przeciętna wrażliwość układu nerwowego, stawiam w pewnych kluczowych momentach na komunikację bezpośrednią, w sensie albo spotkanie z klientem, albo na micie, bo wtedy ja mogę zobaczyć jego emocje. Nie? Mogę zobaczyć, co myśli o tym projekcie, bo może mi coś powiedzieć, że mu się coś podoba, ale ja widzę po twarzy, że coś jest nie do końca halo, nie? I mogę wtedy dopytać. Także to jest dla mnie bardzo istotny element. No ale dobra, sprawy bieżące, które nie wymagają takiej komunikacji pogłębionej, powiedzmy, no to tak. Ale ustalanie zakresu prac nie. Case jednej mojej klientki, klientka pisze, no chciałabym zrobić na stronie to i to. Ja myślę sobie, no duża robota. 10 tysięcy. Jak to za to 10 tysięcy? Ja już wyczuwam, że coś jest nie halo. Klientka prawdopodobnie wie, czego chce, ale nie jest w stanie użyć odpowiednich słów programistycznych z obszaru tak technologii, w której ma tę stronę. No to proponuję spotkanie. No i co się okazuje? Ta robota, która miała zająć nie wiadomo ile godzin i budżet 10 tysięcy, to była robota na 300 zł, bo trzeba było coś tam skonfigurować, przepisać i tak dalej. Szybka robota. Dlatego też zdecydowanie, jeżeli mówimy o jakichś rzeczach ważnych, a zakres prac jest mega ważnym elementem, to dobrze jest poświęcić przynajmniej godzinę na konkretne spotkanie i jeszcze później wysłać maila z podsumowaniem do klienta i mu powiedzieć, słuchaj, to jest to. Przeczytaj i powiedz, czy to jest to, o co ci chodzi. Zazwyczaj mówi, że tak, ale to po spotkaniu. Także nie dogadujcie się w mailach przy sprawach istotnych, bo to będzie później problematyczne. Dalej, zmiana zasad w trakcie gry. Zanim o tym powiem, to mam do was kolejne pytanie. Komu się nie zdarzyło nigdy źle oszacować czas, który spędzi na kodowaniu? Każdy z nas ma to doświadczenie, że się wydawało, że zajmie to, załóżmy, 5 godzin, ticket wystawiony, a tu się nagle okazuje, że jak wchodzicie do kodu, jest jesień średniowiecza i no jak się zamkniecie w 20, to naprawdę będzie dobrze. Jest to przekleństwo nowicjuszy, ale też owoc słabej komunikacji. Dlatego też po pierwszym projekcie, w którym, no właśnie, wydawało mi się, że jest sprawa prosta i że się zmieszczę w jakimś czasie określonym, a później się okazało, że nie jest wcale tak proste zakodowanie tych rzeczy, które chce klient i trzeba poświęcić na to troszkę więcej czasu.
już nie rozmawiam o konkretnych godzinach, tylko o szacunkach. Mówię, na oko to jest mniej więcej na przykład 70 godzin. Dalej mówię o marginesie błędu. Plus minus 20-30%. Tak jak moje doświadczenie podpowiada, to jest moja wartość, tak? Każdy z was może mieć inną. Natomiast to jest moja wartość, bo mówię, coś może wypaść, ja mogę zrobić szybciej, ale jak wypadnie jakiś problem, to jest ten margines i klient już o tym wie. Nie ma później fuck-upu przy fakturze, że nagle się okazuje, że ups, faktura miała być, nie wiem, na 5 tysięcy, a jest na 15 tysięcy, bo i takie fuck-upy się zdarzają, różne historie słyszę, nie? No i to, co też jest istotne, to komunikacja w trakcie projektu, bo jeżeli jest tak, że klient chce dodać jakiś feature, no to rośnie czas, który spędzimy na tym projekcie. No to to też trzeba uwzględnić. Także warto o tym pamiętać i rzeczywiście bazować na szacunkach, no bo dzięki temu klient wie, że my coś robimy i mniej więcej ile nam to zajmie, ale nie zacznie nas rozliczać po tych 70 godzinach, że halo, ale to miało być tylko 70, nie? A wy chcecie dobrze napisać kod, a są jakieś problemy, których po prostu nie przewidzieliście, bo czasami tak jest, tak jak dzisiaj, tak? Mój komputer miał działać do tej prelekcji, ale stwierdził, że nie będzie działał i już. Dalej, nadmierna elastyczność. Są tacy klienci, którzy rzucają jakiś jeden pomysł, robicie pod to jakąś makietę, a później nagle się okazuje, że no niestety, ale koncepcja się zmieniła. No i robimy robotę od nowa. Kto za to płaci? Dlatego też warto się zastanowić nad jakimś ustaleniem zasad. Tak na przykład jest pierwszy etap prac, po tym etapie prac kliencie masz tydzień na przesłanie poprawek, godziny robocze kosztują tyle i tyle, no i teraz albo się decydujesz, albo nie. Dalej, bywa tak, że klienci wysyłają dużo maili i dzwonią dosyć często, nie? To bywa wkurzające, jak na przykład korzystacie z techniki Pomodoro, wchodzicie w stan skupienia, kodujecie i nagle się okazuje, że później widzicie, o, 5 razy klient dzwonił w przeciągu 25 minut. Także to jest też coś, co warto ustalić, zanim się zacznie projekt. Kiedy się komunikujecie, w jakiej formie się komunikujecie. No jak są naprawdę ważne sprawy, to okej, jestem w stanie zrozumieć, że klient dzwoni. No ale jeżeli jest to coś, co może poczekać do następnego spotkania, albo co może mi wysłać mailem hasłowo, żebym mu sprawdziła, no to ja wolę się skupić na mojej pracy, a niekoniecznie czekać pod tym telefonem, kiedy ten klient zadzwoni. I dalej, jeszcze jeden case, bardzo mi się podobał. W pewnym momencie odezwała się do mnie osoba na zasadzie, słuchaj, mam taki projekt, muszę zrobić szybko stronę. Ja mówię, dobra, no terminy są wtedy i wtedy u mnie. Nie, 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 to ja muszę na dzisiaj. Można wziąć to na klatę, jak chcecie, robić na godzinę. Natomiast mam też takie doświadczenie, że jak komuś bardzo się spieszy, to na przykład później się urywa kontakt i nagle się okazuje, że ta sprawa nie jest aż tak ważna i wy poświęcacie czas, swoją energię na to, żeby dowieść te projekty, które macie i jeszcze dowieść ten projekt, który nagle wam spadł z nieba, a później się okazuje, że ten projekt, który nagle spadł, to jest taki, to naprawdę mogło poczekać. Także też warto zainwestować w sztukę odmawiania i powiedzieć, dobra, ja mam takie terminy, jak nie, to tutaj jest mój kolega na przykład, który może coś zrobić, pomóc. Czasami warto. Brak timeboxa dla komunikacji mailowej. Jak zaczynałam swoje własne projekty, to miałam takie podejście, że dobra, przychodzi mail, to ja jutro odpiszę. Lubicie odpisywać na maile? To widzę uśmiechy, tak. Że bardzo. No właśnie, ja też tak bardzo lubię odpisywać na maile. No więc najpierw to było bardzo takie nieskładne, niesprawne. Klient nie do końca dostawał te informacje, które powinien dostać. No więc stwierdziłam, że trzeba coś tu zrobić sensownego i zrobiłam dwie rzeczy. Po pierwsze, zaplanowany czas na odpisanie maili i sprawdzenie skrzynki. Rano i wieczorem, w sensie na początku pracy i pod koniec pracy. Po 15 minut na przykład, tak?
wtedy ja wiem, że mam czas przeznaczony konkretnie na komunikację, no i napiszę do tego klienta, odpiszę na pytania i tak dalej. Jak temat jest bardziej złożony, no to wpada do folderu pod tytułem Timebox, czyli daję sobie 3 dni na rozkminienie tego tematu. Bo czasami jest tak, że klient ma jakieś większe pytanie, ja chcę zrobić przynajmniej jakiś krótki research, żeby mu dać konkretną, popartą badaniem odpowiedź. Dobra, idziemy dalej. Jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj tego. Jest parę rzeczy bardzo przydatnych, które wyniosłam z projektu, na którym byłam i które implementuję w pracy, ale zanim to rzecz, którą sobie sama wymyśliłam, bo stwierdziłam, że to rzeczywiście może mi usprawnić pracę. Jeżeli ktoś z was był na terapii, to wiecie, że zazwyczaj na początku jest tak, że psycholog przychodzi, terapeuta z kwestionariuszem, no i musi wyciągnąć od was całą historię jakąś medyczną, życie, etc. Szczególnie państwowo to jest wymóg. Nie? I ja sobie, pamiętając o tym doświadczeniu, jak pracowałam jako terapeuta i że takie rzeczy robiłam, to się nazywa wywiad, tak? Wywiad medyczny. No to stwierdziłam, że ja zrobię swój wywiad, jeśli chodzi o stronę internetową, żeby sobie ułatwić pracę, tak? I jest właśnie ten zestaw pytań i spraw do przegadania. Po pierwsze, ja nie zapominam, a po drugie, mam już gotową templatkę, jak ją uzupełnię, wysyłam klientowi i klient wtedy kminie, tak? Ja mam z głowy. Także jest to przydatne. Dalej. Przejrzystość działań. To jest... Jak pracowałam na projekcie w agencji SEO, no to mieliśmy tam jakiegoś ClickUpa czy jakąś Jirę, już nie pamiętam, tak? Rozpisane taski i tak dalej. Ja to przeniosłam do swojej codziennej pracy, wykorzystuję do tego Trello, mam te zwykłe tablice, także jest coś zakolejkowane, oczekujące, w trakcie, zrobione i tak dalej. Ale co istotne, ja wysyłam linka do tej tablicy mojemu klientowi i mówię, masz, tu jest dostęp, możesz zobaczyć, co jest zrobione, co jest zakolejkowane, nad czym teraz pracuję. Nie każdy klient z tego korzysta, natomiast są klienci, którzy regularnie wchodzą na te tablice i sprawdzają. Jaki jest plus? Ja nie dostaję telefonów i maili. Bo klient nie musi mnie pytać, żeby się dowiedzieć, co jest teraz na tapecie. Ma napisane. Staram się pisać to mniej więcej tak, żeby klient zrozumiał, co się dzieje, żeby nie było później dodatkowych pytań, ale to zadanie to o co chodzi. Nie? Także tutaj też trzeba troszeczkę pójść na rękę klientowi czasami i użyć słów, które są w miarę dla niego zrozumiałe. Natomiast oszczędza to też sporo problemów w komunikacji. Dalej, trakowanie czasu. Kolejne darmowe narzędzie. Okej, będąc na działalności mogłabym sprawę olać, ale ja bym chciała wiedzieć, już nie tylko kwestia tego, żeby wystawić klientowi fakturę, ale kwestia tego, żebym ja wiedziała, jakie były moje wstępne szacunki dotyczące tego, ile czasu mi zajmie dany element, zakodowanie czegoś i jaki jest ostateczny wynik, żeby coraz lepiej szacować, żeby ten margines błędu się zmniejszał. I kolejna rzecz, którą cały czas gdzieś mam z tyłu głowy, jak działam, to jest zasada ograniczonego zaufania, która działa w obie strony. Jak sobie przeczytacie, czy przyjrzycie się temu tekstowi na środku, to jest tekst fuck-upu pod tytułem firma obiecała, umowa podpisana, poszła pierwsza transza pieniędzy, no i kontakt się urwał. Ja mam doświadczenie też drugiej strony, czyli klient, bardzo taki, wiecie, chętny do współpracy. Spotykamy się, omawiamy jego stronę. Ja robię pierwszy wstępny szkic, wysyłam mu wygląd strony planowany, układ, tak? Kolorki, nie kolorki, coś tam. I nagle urywa się kontakt. Piszę kolejnego maila. Odpowiedzi nie ma. Także w ramach zasady ograniczonego zaufania, zanim dopniemy ten zakres prac, finansów, i rozpocznę kodowanie, to mogę poświęcić co najwyżej 5 godzin na to, żeby coś zrobić na rzecz tego klienta. To jest moja wartość, tak? Moja wartość graniczna, po której jeżeli nie ma ustaleń ani widoków na jakieś konkretne ustalenia, no to raczej już nie pójdzie. To też odsiewa trochę takie osoby, które właśnie mogą potencjalnie sprawiać dalej problemy na projekcie.
Okej. Okay. I ostatnia część, czyli jeśli coś działa, rób tego więcej. To, czego ja bym chciała robić więcej, to mieć więcej odwagi mówienia nie. Już mam trochę, ale chcę mieć więcej. Ale zanim o tym, to czy poznajecie to miejsce? Czy kojarzycie, z czym jest związane? To, że ruiny, to wiadomo, no. To są greckie ruiny, ruiny świątyni w Delfach, w której siedziała Pytia. I tam nad wejściem do tej świątyni był napis Poznaj samego siebie. I to wydaje mi się być niezwykle, znaczy wydaje mi się, moje doświadczenie podpowiada, że jest niezwykle istotne w momencie, kiedy się komunikuje z klientem. No bo jeżeli się komunikuje, to ja chcę wiedzieć, ile mam czasu na projekt, szczerze, bez lukrowania, tak? Bez obiecywania złotych gór. Kiedy mogę zacząć ten projekt? Tak, żeby nie robić crunchy i później nie próbować po nich odżyć, tak? Bo to nie sprzyja pracy. I czy to jest projekt, który udźwignę? Od strony technologicznej? Zazwyczaj tak. Natomiast też od strony komunikacyjnej. Bo nie z każdym się da dogadać. Po prostu. Tak? Więc to jest też kwestia odwagi powiedzenia nie. Coś istotnego dla mnie. Dalej. Odwaga powiedzenia nie wiem. Nie wiem, czy macie takie jeszcze przeświadczenie. Raczej biorąc pod uwagę wasze doświadczenie, to zakładam, że nie. Natomiast juniorzy mają tak, jeszcze to pamiętam, że mają takie poczucie, że są w stanie zrozumieć, nauczyć się wszystkich technologii, tylko wystarczająco dużo czasu muszą na to poświęcić. Później się z tego leczą, na szczęście, a jak nie, to kończą z wypaleniem zawodowym. Natomiast właśnie ta odwaga powiedzenia nie wiem pozwala mi oszacować, co ja mogę zrobić na bazie tej wiedzy, którą mam. Jeśli nie mogę oszacować, to jestem w stanie przynajmniej powiedzieć, że teraz nie wiem, ale jak zrobimy ten etap projektu, od którego zależy, co będzie się działo dalej, to wtedy będę mogła to oszacować, tak? I jeżeli nie wiem, ale wiem, że się szybko dowiem, bo też wiadomo, nie pracuje się we wszystkich technologiach, nie zna się wszystkich na przykład wtyczek w WordPressie, ja nie wiem, kto, ile czasu trzeba by było spędzić, żeby wszystkie wtyczki, wiecie, przeczytać, sprawdzić, ocenić i tak dalej, nie? Więc wiem, jak coś zrobić, zrobić research i mówię klientowi tak, chce pan ten feature? Proszę bardzo, stymboxujmy, ja poświęcę na przykład godzinę na research w tej sprawie. Ostatnio właśnie miałam taki projekt, w którym klient bardzo chciał mieć czat na stronie. Ja myślę, no tak, no jest to możliwe, tak? To się umówiliśmy na research. Research miał trwać chyba ze 2 godziny. Ja spędziłam na nim 0,5 godziny, bo po 0,5 godziny byłam w stanie skonfigurować już taki czat, jak on chciał. To jest odwaga powiedzenia nie wiem. Kliencie, ja jeszcze nie wiem, ale się dowiem dla ciebie. Wiem, że tego potrzebujesz, a ja wiem, że ja mogę to zrobić dla ciebie. Kolejna ważna rzecz, której chcę więcej, to jest poszerzanie horyzontów. Jak patrzę po kodzie stron, które czasami zdarza mi się przepisywać, bo też zdarza mi się całe projekty przenosić na nowe technologie, to widzę, że ten kod zazwyczaj nie jest zły. To nie jest tak, że programisty, który to pisał, należałoby postawić i do niego strzelać. Tylko brakuje często świadomości szerszego kontekstu, co jest dla mnie niezwykle istotne w mojej pracy, bo ja wychodzę z założenia, że jak znam szerszy kontekst, to mogę pisać lepszy kod. A szerszy kontekst to jest właśnie kwestia różnych technologii. Nie muszę znać wszystkich technologii, ale muszę wiedzieć, z czym się je po prostu. Żeby wiedzieć, kiedy zrobić research, bo coś może być lepsze dla klienta. Dalej. Zakodowanie strony, no to jak zakodować, no to cały czas gdzieś tam to jest z tyłu głowy, ale SEO. Kto z was w swojej pracy posługuje się wiedzą na temat technicznego SEO i jak poprawić stronę? Jest kilka osób, jej! Plus 100 do zajebistości. Natomiast to jest istotny kawałek, tak? No bo oddać klientowi projekt,
który później będzie ktoś musiał poprawiać, bo wyniki SEO są takie, że nie można wypozycjonować strony. I ja bym wolała tego uniknąć, tak? Kwestia bezpieczeństwa, kwestia dostępności strony, tych wszystkich parametrów, ARIA i tak dalej. Jakieś kwestie DevOpsowe, nowych technologii. I to wszystko jest też ważne, no bo dzięki temu ja mogę proponować lepsze rozwiązania klientowi, czasami łatwiejsze, czasami nie, i usprawnić pracę. Mój ulubiony case w tym przypadku, klientka, która potrzebowała prostej strony. Można było to postawić na WordPressie, można było walnąć tam jakiś porządny CMS, ale ona naprawdę nic na tej stronie nie zmienia. Najlepsze rozwiązanie, prosty HTML, CSS i trochę JavaScriptu. Koniec. Informowanie o skutkach pewnych decyzji w telegraficznym skrócie i w sposób zrozumiały dla klienta. Też ostatni case z mojej pracy, podłączałam font Awesome, żeby tam różne ikonki były na stronie u klienta, ale się okazało, że wykorzystuje tylko dwie ikonki. Cały kod to jest około 2000 linijek kodu, ja go zredukowałam do 20. Wyniki SEO, kilka punktów w górę. Tak znienacka, nie? No bo się okazało, że się ładuje mniej kodu, strona ładuje się szybciej. Także warto też o tym rozmawiać z klientem, żeby on rozumiał, czemu pewne decyzje podejmujemy. Dalej, omówienie uwag i obaw klienta, czyli bojowe zadanie, tak? Od Julity, dla Julity. Klient też jest człowiekiem, ma jakieś doświadczenia, czasami lepsze, czasami gorsze. I te obawy, które on wyraża, bądź komentarze, to nie zawsze jest kwestia niekompetencji, tak? Bywają też one objawem nieufności, oceny naszej kompetencji. Klient chce wiedzieć, na ile jesteśmy dobrzy, a nie stwierdza, że my się nie nadajemy, nie? On chce się dowiedzieć. Dalej, ciekawości, bądź chęci zrozumienia. Klient chce wiedzieć, co my robimy, jak my robimy. Chce to jak, w jakimś tam stopniu zrozumieć. No i też czasem warto dostosować pracę do tych cech klienta i powiedzieć mu coś więcej. No i teraz ważny disclaimer, bo to są rzeczy, które u mnie nie działały i robię je inaczej. U mnie się nie zepsuły, więc robię je cały czas. U mnie działają, więc chcę je robić częściej. I ja nie wiem, co u was zadziała. I to nie jest kwestia tego, żeby teraz stwierdzić, ta prezentacja jest do niczego, idę sobie. Nie. To jest kwestia, że w TSR-ze terapeuta ma o tyle większy wgląd od klienta. To małe to jest jego doświadczenie jakieś psychologiczne, praca z innymi klientami i tyle. Ale terapeuta nie ma doświadczenia kontekstu życia klienta. A klient też nie wszystko opowie. I tak samo jest tutaj. Ja mam swoją wiedzę psychologiczną, swoje doświadczenie z prowadzenia różnych rozmów z klientami, ale wy macie wiedzę, co macie na projekcie, jakich macie klientów, czego oni potrzebują, na co są wyczuleni. I to może wam pomóc w unikaniu fuck-upów i w lepszej komunikacji. Ale w jaki sposób? Ja tego wam nie powiem. To już jest dla was do odkrycia. No i ostatnia zasada TSR-u, o której warto wspomnieć. Mała zmiana to jest duża zmiana, czyli małe kroki prowadzą nas do dużych zmian. No więc jaką jedną małą zmianę możecie wprowadzić w przeciągu tygodnia? To jest zadanie domowe, z którym wam zostawiam. Moja mała zmiana to będzie powrót do kursu, który robię w ramach stypendium, bo to jest wynik z ostatniego projektu strony w narzędziu, które sprawdza parametry SEO. Wcześniej była na pomarańczowo i miała tak przynajmniej 30 punktów średnio gorzej w każdym parametrze, nie? Ale ja bym chciała, żeby było 100 na 100 i się dowiedzieć, czy się tak da. Także ja się zabieram za kurs. A wy? Bardzo wam dziękuję za uwagę.